W Lińsku, niedaleko Śliwic, po raz pierwszy odbyły się zawody modeli ślizgów z napędem elektrycznym. W eliminacjach do Mistrzostw Polski modeli pływających wzięli udział modelarze z różnych stron kraju. W ciągu 2 dni na jeziorze rozegrano kilkadziesiąt biegów w różnych klasach. W zawodach wystartowało w sumie 42 zawodników. Ich łodzie w zależności od konstrukcji i mocy silnika osiągają prędkość między 130 a 150 km na godzinę. W tych zmaganiach liczy się koncentracja i umiejętne sterowanie jednostką. Rozgrywamy klasy, które pływają po trasie trójkąta 30-metrowego i klasy pływające po owalu. Głównym rozdzielnikiem między klasami są takie jakby dwa, co jest to zanurzona, pracująca śruba. Część modeli ma śrubę pracującą w wodzie, część pracująca śrubę w pół zanurzeniu. Wygrywają ci, którzy mają najlepiej opanowaną technikę pływania, sterowania, mają też lepsze modele, konstrukcje kadłubów, gdyż te są dowolne. W trakcie zawodów wszystko jest dokładnie sprawdzane. Sędziowie kontrolują ilość okrążeń, a także sprawdzają wagę akumulatorów, które zasilają ślizgi. Budowa modelu trwa kilka miesięcy. Trzeba wszystko dokładnie dopasować, aby wziąć udział w wyścigach. Jednak sporo umiejętności wymaga sterowania łodzią. To gwarantuje dobrą pozycję podczas rywalizacji. Zawodnicy podchodzą do modelarstwa z wielką pasją i zaangażowaniem. Sam model dosyć łatwo zbudować, gorzej nauczyć go pływać i dopracować te szczegóły, które pozwalają wygrywać, tak, na zawodach. Więc to jest bardzo różnie. Czasami model budujemy miesiąc i idziemy na wodę i jest strzał w dziesiątkę, model pływa, można wygrywać. A są modele, które nie pływają i mimo prób usilnych nie da się ich tego nauczyć. Tak jak na Mistrzostwa Świata jechałem w 2010 roku. Model zbudowany został w kwietniu, zawody były we wrześniu i model nie pływa do dzisiaj. Jezioro w Lińsku idealnie nadaje się do rozgrywania takich wyścigów. Przypomnijmy, że już od 4 lat organizowane są w tym miejscu zawody dla modelarzy. W ubiegłym roku odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski Modeli Pływających w klasie FSR. Zawody ślizgów to jedna z kilku imprez zaplanowanych tego lata nad jeziorem w Lińsku. Również w tym sezonie zapraszamy na innego rodzaju imprezy. Piknik rybny LIN 2012, który odbędzie się 24 czerwca tego roku. Zapraszamy wszystkich turystów i mieszkańców z całych Borów Tucholskich, z całego województwa do Lińska nad jezioro. Wyścigi ślizgów z napędem elektrycznym organizowane wspólnie z Ligą Ochrony Kraju to jedyna taka impreza w Borach Tucholskich.